Kolejna część naszego wideo poradnika, jak stworzyć dobry scenariusz. Na początek taki może ogólnych uwag, bo nie każdy z Was chce pisać scenariusze filmowe. Ktoś chce napisać artykuł do gazetki szkolnej, ktoś chce napisać artykuł do jakiejś innej gazety, ktoś chce napisać jakąś inną formę, która będzie opublikowana, nie wiem, w telewizji, w internecie, gdziekolwiek indziej. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz to jest myślenie odbiorcy. Czyli zanim zaczniecie cokolwiek pisać, to myślicie, do kogo chcecie to napisać. Czyli do kogo będzie kierowany ten scenariusz, czyli ten film później, do kogo będzie kierowany ten artykuł, do kogo będzie kierowany ten wpis na portalu internetowym. Jeśli do ludzi młodych, to pisze się to inaczej. Jeśli do ludzi starszych, pisze się to inaczej. Jeśli to ma być film, robi się to inaczej. Jeśli to ma być jakaś długa audycja radiowa, robi się to znowu inaczej. Każda forma będzie determinowała inny sposób pisania de facto o tym samym. Pierwsza wskazówka z mojej strony, piszcie zawsze w sposób prosty. Ja wiem, że Was uczą na polskim, na innych szczeblach, żeby pisać długie rozprawki, argumentować rzeczy, które się właśnie znajdują w tych rozprawkach. Długie, złożone, rozwlekłe zdania. Nie. Scenariusz tak nie powinien wyglądać. Musicie pisać krótkie, treściwe zdania, zrozumiałe, jak najprostszym językiem, żeby to było dynamiczne. Najlepiej w pierwszej osobie, najlepiej sobie znaleźć bohatera, który będzie w pierwszej osobie to mówił, wtedy będzie to jeszcze bardziej dynamiczne, będzie ludzi zaciekawiało. Kolejna istotna rzecz, nie wszystko musicie mówić. Jak będziecie kiedykolwiek tworzyć scenariusze, to pamiętajcie, że oprócz tego, że jest tam słowo mówione, czyli ten tekst, który ktoś będzie albo naczytywał, albo będzie mówił na wizji, to są też obrazy. Nigdy nie powielajcie w słowie tego, co widać w obrazie. Jeśli w obrazie jest wojna, to już nie trzeba mówić, że była wojna, bo to widać. Wtedy skupiacie się na innych treściach, które nie powielają obrazu. Jak będziecie tworzyć konstrukcję, to ta konstrukcja powinna być stała i chronologiczna. Jeśli jakiś wątek jest już zakończony, to nie wracacie do niego na końcu filmu. No chyba, że tworzycie film, który będzie się zaczynał jakimś ujęciem, kończył i tworząc taką klamrę, zamykali scenariusz. Wtedy jest to wskazane, ale jeśli już o czymś mówiliście w filmie, jeśli już kogoś nagrywaliście, kto wypowiedział się Wam na jakiś dany temat, to drugi raz do tego tematu już nie wracacie. Jeśli nie chcecie robić scenariusza, ale na przykład będziecie uczestniczyć w takich warsztatach telewizyjnych, będziecie chcieli zrobić wypowiedzi newsowe, krótkie, setki, ofy. W ogóle to jest rzecz ważna, bo może tego nie wiecie. Setki to jest wypowiedź setkowa, czyli jak widzicie człowieka na kamerze, tak jak mnie teraz, który coś mówi, to jest setka. Jeśli słyszycie, że ktoś mówi, ale go nie widzicie, głos jest przykryty jakimś obrazem, jest to off. Więc w takich najprostszych scenariuszach, takich jakie Wy będziecie tworzyć, to jest w zasadzie lawirowanie między offem i setką. I wtedy nachodzi takie pytanie, kiedy dawać offa, kiedy dawać setki? No to będzie determinowało to, czym dysponujecie. Jeśli macie archiwalia, które będą ilustrowały to, co jest w offach, to wtedy robicie offa. Jeśli nie macie takich materiałów, bo nie ma takich zdjęć, nie ma takich filmów, nie jesteście w stanie ich zdobyć, bo zdobycie ich kosztuje miliony dolarów, to co? No to wykorzystacie bohatera, który będzie tworzył, w tym przypadku mówił coś w wypowiedzi setkowej. Pamiętajcie, w scenariuszu musi być wszystko dokładnie zaplanowane. Czyli idąc na zdjęcia, czy to na takie profesjonalne, jak my jeździmy, czy to takie mniej profesjonalne, ale też ciekawe jak wasze, idziecie ze scenariuszem i on was kieruje, co kolejno należy nagrywać. W scenariuszu w zasadzie warto mieć też osobę, która będzie odpowiedzialna za kontrolowanie tego, czy nagraliśmy to, co mieliśmy nagrać. I kolejną osobę, jeśli to jest bardziej skomplikowana produkcja, która będzie notowała, co w danej scenie miał na przykład aktor czy prezenter ubrany. Żeby nie było tak, że nagle okazuje się, że aktor ma inny strój niż scenę wcześniej, czy prezenter ma inny strój niż scenę wcześniej. Musicie to wszystko dopracować, musicie wiedzieć, jak będzie to przebiegało i z takim scenariuszem produkcja idzie po sznurku. Wiecie, że musicie nagrać w tym i w tym miejscu tę i tę scenę z tym aktorem albo z tym prezenterem. Musi być ubrany tak i tak. I ma ona trwać, bo czasami już jakby trwanie jest dookreślone tyle i tyle sekund. I ma być nagrana z kilku ujęć kamery. Ma być za pleców, z przodu, z tyłu, no, z widokiem na dany obiekt. Wszystko to, jeśli jest rozplanowane, no to wtedy sama produkcja idzie łatwiej niż w momencie, kiedy stawiacie kamerę i zastanawiacie się, co ja miałem powiedzieć? Co ten aktor miał powiedzieć? W jakiej scenie teraz jesteśmy?
Musicie mieć to rozplanowane, bo ten plan będzie determinował to, że zdjęcia będą trwały godzinę, a nie dwa dni.